Respol jest znany z wielu fajnych, że tak powiem, tematów. Przede wszystkim największym dobrem naszego miasta są jego ludzie. Terespol czasami jest utożsamiany z ciężarami. W Terespolu mamy kilku ciężarowców, którzy brali udział w Mistrzostwach Świata, nawet stawali na pudle. W dniu dzisiejszym odbywają się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Masters, które są jednocześnie eliminacją do Mistrzostw Świata, które odbędą się w sierpniu w Wieliczce. 3 dni podnoszenia ciężarów mistrzów. Wielu z nich to są mistrzowie świata z poprzednich lat, czy medaliści mistrzostw świata, czy olimpijskich, z 3 państw, z Polski, z Belgii i z Litwy. W ciągu tych 3 dni 160 ciężarowców, pań i panów, będą podnosić ciężary. Myślę, że jest to doskonała promocja naszego miasta. Te panie i ci panowie, oni się znają bardzo dobrze, a takie spotkania, tym razem w gościnnym mieście Terespol, to jest piękna sprawa. Przyjechać, spotkać się, troszeczkę potrenować, ewentualnie delikatnie porywalizować. Super rzecz. W Terespolu jest wiele dyscyplin sportowych, które są niezwykle żywe. I piłka nożna, i lekkoatletyka, i taka dyscyplina nietypowa jak ajsztok, i mamy przecież szachy. Wiele, wiele naprawdę dyscyplin. Mamy kolejne zawody w Terespolu. Każda taka impreza nas cieszy. Jesteśmy zadowoleni, że chcą do nas ludzie przyjeżdżać, że miło spędzają ten czas, że chętnie wracają i dlatego jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. No tutaj my akurat, jeżeli chodzi o samo podnoszenie ciężarów, mamy dosyć bogate tradycje. Po pierwsze, to mieliśmy bardzo dobrego i znanego trenera w tej dyscyplinie, pana Stefana Polaczuka, już niestety nieżyjącego, a po drugie nasi zawodnicy dzięki między innymi pracy, ale nie tylko jego, mieliśmy również sporo bardzo dobrych zawodników, reprezentantów Polski nawet i mistrzów Polski, wicemistrza, z tego co pamiętam, Europy, także odnoszących spore sukcesy. Tradycja już jest dosyć stara, dlatego że z tego co ja pamiętam, będąc w liceum, czyli to były lata 70. jeszcze ubiegłego wieku, wręcz było niehonorowo nie chodzić na trening ciężarów. Wtedy właśnie wchodził tutaj na ten nasz rynek pan Polaczuk, zresztą miejscowy trener, bo on pochodził z niedalekiego Bratulina. I wtedy wręcz modnie było w Terespolu trenować ciężary. Także tradycja to jest już, tak jak dobrze liczę, w tej chwili około 40-paroletnia. Rozwój fizyczny ogólnie Terespol miasto wspiera. Tak, oczywiście, oczywiście wspieramy na miarę swoich możliwości. Ja wiem, że zawsze ci, którzy potrzebują wsparcia, chcieliby więcej, ale na miarę możliwości jak najbardziej wspieramy. Dzisiaj kibicujemy i obserwujemy i cieszymy się siłą, jaką posiadają zawodnicy. Tak jest, oczywiście, tym bardziej, że mamy tutaj wielu mistrzów, to oczywiście jest już, że tak powiem, ich drugi występ w życiu, bo taki swoje największe sukcesy odnosili wcześniej, ale bardzo się cieszymy z ich wizyty i z możliwości ich obserwowania na Pomoście. Witam Państwa bardzo serdecznie, wszystkich przybyłych gości, oficjeli i sponsorów, jak również witam zawodników, trenerów i działaczy. Tak pokrótce, mamy bardzo napięty harmonogram. Dlaczego Terespol? Właściwie Terespol z 3 zasadniczych powodów. Pierwszy, tradycja ciężarów. Drugi powód to fantastyczna infrastruktura do rozgrywania tego typu zawodów. A trzecia, najważniejsza rzecz, to życzliwość ludzi tutaj z tego, z tej części Polski, którzy nie szczędzili sił, żeby przy pomóc nam zorganizować te zawody. Mam nadzieję, że zawody będą przebiegały w atmosferze sportowej, a przede wszystkim zakończą się dla wszystkich w zdrowiu, nie będziemy mieli żadnych kontuzji. Ja ze swojej strony życzę Wam osiągania rekordów życiowych, rekordów Polski, a przede wszystkim dużo zdrowia, żeby te zawody skończyły się w takiej samej formie, w jakiej rozpoczęliście.